Cześć! Z tej strony Dominik Tabor. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę potrzebną do pracy własnej nad problemami kolan, dołącz do naszej grupy na Facebooku Kolana ze Stali. A my tymczasem przechodzimy do ćwiczeń. Cześć! W tym ćwiczeniu będziemy pracować nad siłą głównie mięśni pośladka, mięśni kulszowo-goleniowych, natomiast zaangażowany będzie także mięsień czworogłowy. Do wykonania tego ćwiczenia będziecie potrzebować podwyższenia w postaci stopnia bądź krzesła. Ustawiacie nogę ćwiczącą na powierzchni podwyższenia, następnie wychodzicie do góry i schodzicie z krzesła, używając nogi przeciwnej. Całość powtarzacie. Następnie, po wykonaniu odpowiedniej liczby powtórzeń na jednej stronie, wykonujemy te same czynności, odwracając ruch. Ważne, aby w tym ćwiczeniu tułów był ustawiony prosto. Jeżeli jest taka możliwość, starajcie się również głowę utrzymywać w pozycji wyprostowanej. Pracę odczuwamy szczególnie w obrębie mięśni pośladka, natomiast tak jak wspomnieliśmy na początku, pracują również mięśnie kulszowo-goleniowe oraz mięsień czworogłowy. Do najczęstszych błędów podczas wykonywania tego ćwiczenia należy nadmierne skręcanie kolana do zewnątrz, skręcanie nadmierne kolana do wewnątrz. Prawidłową pozycją powinna być jedna linia biegnąca od rzepki, rzutowana mniej więcej w kierunku przestrzeni między pierwszym a drugim palcem. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ćwiczeń, upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, gdyż będą one pojawiały się regularnie. Tymczasem zapraszam Cię do dodatkowego materiału merytorycznego, który przygotowałem dla Ciebie w linku w opisie. Do zobaczenia!